ponieważ dzisiaj jest wieczór kobiecy i przez cały dzień będziemy tylko z kobietami o literaturze rozmawiać, więc dzisiaj zapomnę Państwu nasze gości ja, Magda Pikarska, panią redaktor, Państwo już się nie znają, a z nami jest Wioletta Grzegorzewska, Wioletta Grek, nominowana do Bookera, więc ja w końcu na pewno za to powiem pani redaktor. Drugi spotkanie także będzie dla kobiecy Gaja Brauer, razem z nam też Państwa Agnieszką Arszenkajm. Zachęcam do słuchania. To by było tyle. Witamy Państwa serdecznie. Wioletta Grzegorzewska jest dzisiaj naszym gościem. To jest wyjątkowa okazja, bo to jest polska pisarka na stałe mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Więc z racji tej odległości nie jest tak częstym gościem we Wrocławiu, na pewno, nie? jak inni pisarze, prawda? Rzeczywiście, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście rzadko było w Polsce, dwa, trzy razy w roku. No tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że możemy panią gościć we Wrocławiu dziś. Na początek usłyszymy opowiadanie. Ja tylko takim elementem krótkiego wprowadzenia, bo myślę, że nie ma sensu tutaj całej biografii pani opowiadać, bo to tylko zajmie czas. Pani Wioletta Grzegorzewska jest poetką, od poezji zresztą zaczyna swoją przygodę z literaturą, ale te najważniejsze nagrody i wyróżnienia dostała za prozę, za książki Gugły i Stacje. I tutaj chciałam serdecznie podziękować, nie wiem, komu z Państwa, kto nam przyniósł organizatorom koszyk papierówek przed tym spotkaniem. To jest bardzo trafiony prezent, ponieważ papierówki mają to do siebie, że nawet jak są bardzo dojrzałe, to smakują jak niedojrzałe jabłka, a Gugły to właśnie takie niedojrzałe owoce. Tak, z mojego regionu, czyli z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ja urodziłam się w pierwszej połowie lat 70. i mieszkałam teraz stała w takiej małej wiosce, która nazywała się Żyniszów, to było przy trasie E1, między, powiedzmy, Siewierzem a Częstochową. I dzisiaj zaproponuję Państwu, żebyśmy się tam przenieśli, a dokładnie do roku 89. A w mojej wioski na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Władcy złomu. Na początku czerwca 89. urosły mi piersi i chłopaki z klasy zaczęły mi dokuczać. Starszy Larbuś usiadł raz za mną na muzyce i strzelał mi z biustonosza. Wygrywaliśmy wtedy na cymbałkach melodię tę polskie ciągle. Na la modliłam się, żeby dumna lekcja wreszcie się skończyła. Na sol wypadła mi pałeczka z dłoni i zawalił się przedwojenny piec kaflowy. Dowróciłam do domu, a powiedziałam dziadkowi przygodę z piecem, a on, nic nie mówiąc, podszedł do szafy, poszperał wygiętym drutem w dziurce od klucza, otworzył skrzypiące drzwiczki, wyjął z palca kajecik i postawił krzyżyk w tabelce przy roku 1934. Piec trafił szlak, ale robota była pierwsza klasa. No, pokaż mi na hektarach taki piec, który przez całe wieki nikogo nie zarzadził. Dziadek był między innymi zdumem i zapisywał historię wszystkich pieców, które sam zbudował. Nikt pewnie nie policzyłby, ile tych pieców postawił w parafii świętego Antoniego. Tego dnia zaprowadził mnie wieczorem na pole i pokazywał badywę w okolice. Widzisz te gminy z kominów? To moje. Planuję ich. Staję wieczorem na górce, patrzę jak kopcą i czerwono idą w chmury. Potem jak piec kaflowy zapadł się w naszej klasie, dziadkowe dzieło wywieźli w kawałkach na taczce i porzucili za świetlikami. Następnego dnia wszystkie zabytkowe kafle znikły i zostały po nich żółte pieczęcie na trawie. W szkole zaczęli robić centralne i wszystkie klasy miały łączone lekcje. Na długiej przerwie dyrektorka zebrała wojskowicką podstawówkę na polu przed szkołą i przeczytała referat pod tytułem 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, którą uśmiechnęli późnego.
Następnie poleciła przed urzędem samorządu przyjemskiego tworzenie szkolnego koła budowy centralnego ogrzewania, mającego przeprowadzić do końca roku zbiórkę złomu, po czym spojrzała na zegarek, odwróciła się na obcasie i wróciła do swojego gabinetu. Kilka dni później przewodnicząca samorządu uczniowskiego podzieliła nas na trzy grupy i oświadczyła, że drużyna, która zbierze najwięcej, pojedzie w nagrodę na wycieczkę do Warszawy. Została przydzielona do hektarów razem z braci Lech Bosiami, Wielkim Witkiem i Justyną. Na pokojowym początku każdy przytarł do mojej światelowe rzędy z domu, wujkowi Jorukowi, który cały dzień nic nie robił, tylko palił fajkę, hodował nutrię i bujał gołębie, zabrałam z szopy trzy ramy od składaka oraz błotnik, ale kiedy okazało się, że nasza kubka złomu jest najmniejsza, zrobiliśmy tajne zebranie w pustakach, podczas którego przygotowaliśmy plan operacyjny B. To specjalne złożono specjalnie z urządzonej mapy hektarów, oznaczyliśmy punkty zbiórki złomu. Najpierw penetrowaliśmy stodoły i strychy. Zaglądaliśmy do każdej komórki, każdej dziury i choroby, a następnie poszerzyliśmy poszukiwania na dalsze okolice poza polem księdza, Świnice, Kolonie, Sarni i Bożystok. Pomimo zbliżającego się zakończenia roku zbieranie złomu popłynęło nas bez reszty. Rodzice mówili, że dostali się na tym punkcie hopla i schodzi nam z drogi. Żelastwo siło i się w nocy kusiło w pomiędzych bunkrach w pobliżu zębka wewnętrznych ziemianek, kopców i w rezerwacie cisów. Zaczęłam zauważyć przedmioty, które wcześniej nie budziły mojego najmniejszego zainteresowania. Koło mockarni, kotwy, śrubki, błotniki, stare kable i rury działały na mnie jak magnes. Koło od mockarni, kotwy, śruby. Po miesiącu kompletnie zwariowaliśmy, zaglądaliśmy w każdą dziurę, włóczyliśmy się po budowach, kamionkach, rusztystanach, polach PGR-u. Pewnej nocy jakimś cudem udało nam się przeprawić ze Świnicy na hektary przez Rzemieszankę z kilkoma blechami, które schowaliśmy w trzcinach. Mokrzy, wymęczeni, zdrzazgani pod paznokciami, wracaliśmy powoli do domu, zostawiając mokre ślady stóp na kamiennej drodze. Złapał zębami nogawkę młodszego Lebosia. Przestraszyła się, że za chwilę skoczył do gardła, więc niewiele miesiąc wyrwała z płotu spuchniałą sztaletę i uderzyła psisko w czarny zad. Pies przyskoczył do mnie, zawarczał, pokazał brunatne dziąsło. Nagle na ganku w wili zapaliło się światło i w pełnej krasie, w warkach na głowie, bambosza i różowy światło ustalała dyrektorka wrzeszcząc: Pikuś, pikuś! Do domu! Pies pochał przyjaźnie ogonem, przedostał się przez dziury w siatce i trzymał na podwórko. Odetchnęli się. Za ten bohaterski czyn dostałam od chłopaków odstankę wyżywioną na kawałku kory i wielkiego słonecznika z PGR-u. Minęły dwa tygodnie. Spotkaliśmy się w skrytce w pustakach. Wielki Witek przykleił sobie komiks z głowy Donald na czole i powiedział, że mamy mniej złomu niż drużyna z Wysławic. I musimy iść do domu balierki. Mam upiarać? Przecież tam straszy, powiedziała Justyna. Nie może straszyć, dopóki balierka żyje. Macie cykora i tyle, stwierdził Wielki Witek. Mogę się założyć, że nie ma u niej żadnego złomu, powiedział starszy Lajkuś. Dobra, zakład. Jak znajdziemy tam choćby 5 chwil, to skoczysz do szampa. Niech ci będzie wielka. Przed nim. Zwrócił się do mnie Wielki Witek. Leśmy tylko spokoju przycięli dłonie, złączone w wejście zakładu i wyszliśmy ze skrytki w pustakach. W domu balierki woda kapała z sufitu i wygrywała marsz z zardzewiałej miejsce. Na nocnej szafce przy łóżku stały fiolki z lekarstwami. Linoleum i chodnik śmierdziały walerianą, morzem i lekarskim mógiem. Dzień dobry, ja jestem babci Stefani. Poznaje mnie pani? Powiedziałam i usiadłam na ławku łóżka, z którego uniosły się obłoki kurzu. Wpadały w pręgę światła, zawirowały w niej leniwie. Staruszka skinęła głową. Przyniosłam panie coś od babci.
zaczęła nieść ciocznie. Gdy ręka była pusta, wyrzała z niej resztkę pudru, odwróciła się do ściany, na której wisiała pociemna makatka z zahaftowanym jeziorem i ożywymi flamingami. I zasnęła. Ty, Biorka, co jej jest? Zapytał Drzynaruś. Nie wiem, chyba zasnęła. Odpowiedziała smutno. Skoro przeżyła na z ludzkiego czołgu, to i teraz da radę, zażartował starszy Mariusz. Ej, zajrzałem do piwnicy, może tam jest jakiś słon, wyszedł wielki Witek. Odsunęliśmy kapę i zeszliśmy kolejno do drabiny do piwnicy, ale oprócz dwóch świeczników, krucyfiksu i dziurawej metalowej miski nie znaleźliśmy tam żadnego złomu. Za to w skrzyni pod ścianę wielki Witek wyjmował cztery butelki słowskiego wina. Starszy Mariusz wytykał z wzrokiem butelki. Rozlewaliśmy wino do słoików. Na pół spływającymi kawałki korka był gęsty, jak ta w pół zsiadła galaretka. Smakował jak stępy kompot z czarnej porzeczki. Usiedliśmy w kręgu na glinianej polepie i zaczęliśmy grać butelkę na pocałunki. Młodszy Mariusz zakręcił pierwszy, gdy szyjka skazała jego brata, wszyscy puchnęli śmiechem. Graliśmy tak do północy. Nigdy jeszcze nie miałam tylu obcych języków w ustach. I następnego dnia zrobiło mi się od tego zimno w ustach. W niedzielę nie szukaliśmy słowu. Pod wieczór spotkaliśmy się tu przy zimie, nazbieraliśmy suche gałęzie i zaczęliśmy szykować ognisko na wieczonki. Do nożnego sagana posmarowaliśmy słoniką, a potem na przemian wkładaliśmy warstwami pokrojone w plasterki kartofle, marchewkę, czerwone buraki, cebulę, kiełbasę, natkę pietruszki, ser, pot. Na koniec przyprawiliśmy wszystko liśmi jałowymi, solą, pieprzem i przykryliśmy młodą kapustą. Ułożyliśmy sagan na specjalnie przygotowanym palenisku z cegiem. Wielki Witek przyniósł z domu bagnę kwaśnego mleka, niezastąpiony napój do naszego dania. Ma kto kawałek papieru? Zapytał starszy Lajbosz, pochylając się nad ogniskiem. Skoczę do kapki, a trzyma go ścianie zielonego pod silnikiem. Zawołał jego brat i po chwili był z powrotem z gazetą ze świętą Faustyną na okładce. Starszy Mariusz podłożył sobie trawę od patyki i podpalił papier. Wielki Witek roześmiał się i powiedział, że to chyba zasługa tej świętej Faustyny, bo zwykle rozpalenie ogniska zajmowało sporo czasu. Gdy pieczątka zaczęła pachnieć tak, że wszystkie hektarowe burki, miski i ręksy dostały się do domów, chłopcy włożyli podbieraki z patyków w włochach kociołka i wyciągnęli go z paleniska, a potem nakładali na opłukane liście łupiano brudowe porcje pieczonych kartofli. Po zjedzeniu pieczonki objęli się zaranym piaskiem. Starszy Lajbuś uparł się, że odprowadzi mnie do domu, choć odbrzeźniony na moje pole był tylko żółt beretny. Ruszyliśmy w stronę stawu, dęcząc po drodze młode głuchawki. Dęb piekł na zmocze. Obydwoje pachnęliśmy jak kapalusy. Nasze ręce spotkały się w ciemności. Starszy Henry zatrzymał się, spojrzał na mnie zimnie, wytarł rękawy, mój osłabiony, piekowaty policzek i podał mi kawałek tekturki. Spojrzałam na prezent i rzuciło mu się z radości na szyję. Była to etykietka zapałczana, której długo szukałam. ZPZ Czechowice, więcej złomu, więcej stali, 64 zapałki, 25 groszy. Gdzie to masz? Spytał ściszony głosem. Zaraz przyniosę. Podeszłam do płotu, wymacałam w ciemności lukę między szaletami, a szalą kamieniem i wyjęłam słoiczek potaprenu, który wykrawał rano z rycerskiej skrzynki z narzędziami do wyprawiania. Usiedliśmy w pustej, żeby to nowej rynnie. Starszy lajko się skapnął miodową maść do woreczka. Wąchaliśmy na zmianę. W gęstej i nieprzeniknionej ciszy usłyszałem rytm swojej krwi. Potworem, która się nadymała, opadała jak biała meduza, rozłożyły się ulice ryb. Łaskotały mnie płetwami w nos i gardło. Zaczęłam je ochotać. Leżałam pod ortalioną kurtką. Starszy Mariusz wtulił głowę w mojej piersi i zaczął mi pieścić.
do domu! Ile razy mam cię wołać? Po dwóch tygodniach zbierania żelaza na Orzębiankach stała się postrachem hektarów, kolonii i świnicy. Każdemu mógł zniknąć nagle jakiś zaraz w bramie, łańcuch, klucz, kotwór, dziczek. Każdemu mógł się uczynić jakiś ubytek w gospodarstwie i życiu. Najbardziej mogliśmy uczyć się po dzikich świetniskach, które miejscowi organizowali w usłużałych kamionkach, rozbrajaliśmy młotkiem stare lampki i radyjka, wysadzaliśmy w ogniskach dezodoranty. Gdy zbliżył się ostatni dzień zbiórki, starszy rajmuś powiedział, że załatwił dwójka tyle złomu, że na pewno nie damy rady go udźwignąć. I dlatego musimy od kogoś pożyczyć wózek, aby dowieźć złom do szkoły. Następnego dnia rano załatwiłam wózek od dziadka, którym przewoził siano z pola do stodoły. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że rzeczywiście wujek starszego nie posiada całą szopę gratów. Załadowaliśmy je na wózek, wypiliśmy po szklance mleka prosto od krowy i powoli zaczęliśmy ciągnąć naszą zdobycz do domu. Nagle wózek, załadowany złomem i zawiązany walinami, zaczął się staczać w stronę przepaści. Staraliśmy się go zahamować, ciągnąc dyszę z całej siły, ale młodszy lekko się trzymał, puścił belkę, zsunął się po mokrej trawie w dół i zawisł nad urwiskiem. Resztkami się uchwycił się czegoś, nie wiem, korzenia albo stręży. Jezu, Jezu! Wypiszczała Justyna. Młodszy zaraz spadnie. Nie oglądajcie się na młodszego, tylko trzymajcie! Krzyknął starszy rajmuś, ale ją w końcu puścił, wyszedł i rzucił się na trawę tuż przed miejscem, gdzie wisiał jego brat i wyciągnął rękę, żeby go ratować. Podróż pierw pod wózek, jaki kamień, słyszysz, chłopa? Zawołał do niego wielki Witek. Wózek był coraz bliżej i bliżej urwiska. Nie mogliśmy go już dłużej trzymać. Starszemu rajmusiowi udało się w ostatniej chwili wyciągnąć brata. Odskoczyliśmy prawie jednocześnie i puściliśmy dyszę. Wózek przychylił się i zsunął w dół do głębokiej, wypełnionej ciemną wodą kamionki. Nasz zdobyczny złom, nasza przepustka do czerwonego paska i wzorowego sprawowania na świadectwie, nasze wymarzone bilety do Warszawy spadły razem z nim w przepaść. Ale nie zwracaliśmy już na to uwagi. Leżeliśmy na podeptanej trawie, jak obczyniamy wodą w maszynach złomem. Spoceni, bezwolni, z obolałymi rękami, ale dziwnie spokojni. Koniec zbieranym złomów, powiedziałam lekko zawypiętym głosem. Niech się wyrawali z tym konkursem, dokończył za mnie starszy rajmuś, inni nam przerachnęli. Popatrzyłam w kierunku wioski. Dyny z dziadkowych pieców szły równo w chmury. Słońce nad polami zachodziło rdzą. To było opowiadanie z pierwszej książki prezentorskiej, z tych, które wymieniłam, czyli z książki Kukuły. I to jest właśnie tak, że o tej książce mówi się, że to jest zbiór opowiadań o stacjach, że to powieść. Bohater ta jest ta sama, czas, miejsce akcji się zmienia, czas nie wiemy, to po prostu jakby śledzimy jej dalsze lata jej życia. A jak pani się zapatruje na ten podział gatunkowy? Opowiadania, powieść. Starałam się to napisać jako balladę, ogółu jako balladę, snuć opowieści przy ognisku, właśnie tak jak tutaj przy tych pieczonkach. Mnie chodziło po prostu o opowieść. I ja w ogóle muszę zaznaczyć, że ja nigdy nie myślałam, że będę pisać prozę. Nigdy tak nie myślałam. Pisałam wiersze i czułam się jakby predysponowana do pisania prozy. Wydawało mi się, że to jest za duża forma dla mnie. Ale w 2006 roku wyjechałam z kraju. Trafiłam na taką
szawią. Ta wyspa bardzo mi przypominała naszą Jurę Krakowsko-Częstochowską i przypomniała mi moich dziadków, kulturę chłopską, której byłam świadkiem. I pomyślałam sobie, że ten świat w latach, pod koniec lat 80. zupełnie jakby zaginął. Jego języki, jego tradycje. Tak jak tutaj opisywałam na przykład pieczonki, albo mnóstwo innych tradycji, jak poświęcenie kul, jak czuwania przy zmarłych, jak skupanie pierza, zielone świątki. I myślę, że ja muszę ten świat opisać, ale tego świata nie da się opisać w wierszu. To jest zbyt zamknięta forma, bo nie da się opisać w wierszu opowieści dziadka na przykład, czy babci, czy jak opisać jakąś potrawę. No, powiedzmy, że mogłam to zrobić jak Chiny, irlandzki poeta, ale mnie było za mało. I zaczęłam pisać te opowieści i tak powstały ogóły, takie żałowoce, takie opowiadania, które tworzą jednak spójną całość, które są mikropowieści, składają się na mikropowieść. A stancje są jakby kontynuacją, a zupełnie już inaczej napisaną. Też jest bohaterka, a ona się przeprowadza do miasta. Przeprowadza się do miasta i ta opowieść jest taką w swojej narracji, w całości, jest spójniejsza, bo w ogółach ten świat jest budowany z takich odprysków. Tak, tak, bo zdecydowanie stancje starałam się napisać już świadomie jako powieść, krótko. Bo dla mnie napisać 10 tysięcy znaków to jest już przejście na pielgrzymkę. Jak w tym właśnie, jak to zbiorze w ogóle, nie pamiętam, czy wspominałam tam chyba w jednym opowiadaniu. Bardzo powoli piszę. Każde zdanie męczę. Zastanawiałam się, dlaczego ja jestem w ogóle pisarką. Naprawdę, ale ja to dlatego tak piszę wolno, że 20 lat zajmowałam się wierszami i poezji się bardzo mocno pracuje nad każdym wersem i dlatego w ten sposób zapisuję. I to opowiadanie też wybrałam, bo ja się dowiedziałam, kiedy byłam na gali pokerowej w tamtym roku od jurorki, że ona zdecydowała przyznać mi nominację właśnie za to opowiadanie, które skojarzyło się z Kuterą, czy też z zapisami w Mąku Lublinka, o tych dzieciach, które w latach 80. zbierają zło, o tej biednej rzeczywistości, ale też takiej trochę niebezpiecznej rzeczywistości, ale szczęśliwa. Bo ludziom wystarczyły właśnie takie drobne rzeczy. Ludzi cieszyły takie drobne rzeczy. Właśnie jak te dzieci tutaj, które zbierają zło, czy nadrywają po okolicy. To jest tak też w ogółach. Ja mam wrażenie, że ten świat, który widzimy z perspektywy małej, dorastającej bohaterki, on jest troszeczkę w większym stopniu niż w stacjach światem wyidealizowanym. Taką wizją dzieciństwa, którą chcielibyśmy sobie przypominać. Natomiast w stacjach, kiedy pojawiają się te wspomnienia dzieciństwa, to one przynoszą już taki czarny obraz, taki, którego tutaj w tak dużym stopniu nie było. Wydaje mi się, że w ogółach też unikam sentymentalizmu. To nie w sensie sentymentalizmu, ale rzeczywiście jakoś inaczej, bardziej poetycko przedstawiam, bo to jest charakterystyczne dla ponieważ w stancjach narratorka jest małym dzieckiem, to ona się posługuje, ona widzi inaczej świat, a nastolatka, która trafia do miasta, do obcej rzeczywistości, też
właśnie staram się, często się spotykam z takim odbiorem czytelników, szczególnie w Polsce, bo inaczej jest za granicą, że jak fajnie, wróciło mnie Pani do tych czasów, to takie było, takie bajkowe, takie dzieci z bulerby, a tak naprawdę mi się wydaje, że to była bardzo trudna rzeczywistość, biedna. Ja pytałam o to w tym sensie, że Boguła rodzina jest tą bezpieczną przystanią. Te zagrożenia, które się pojawiają, gdzie, nie wiem, polityka się nagle w życiu dziecka, które w ogóle nie powinna być tam obecna, się odzywa, albo pojawia się też scena z lekarzem miejscowym, to jednak można założyć, że ta rodzina jest taką bezpieczną przystanią. A w stacjach ta sama bohaterka przyznaje, że w tej rodzinie ona doświadczała też przemocy. Tak, bo już było dziecko sobie nie uświadamia. Dziecko sobie nie uświadamia tego, że żyje na przykład w przemocy, że jest poddawane przemocy. Dzieci i dziewczynki w latach 80. nie wiedziały, co to jest dotyk, że lekarz, który molestuje, czy nastolatka, która w dodatku jest w jakimś sensie bezdomna, która trafia do Częstochowy, która musi przetrwać w tym mieście, ona sobie więcej uświadamia, ona więcej rozumie z tej rzeczywistości. Tak mi się wydaje, że sobie uświadamia, czym jest przemoc, jaki ten dom mógł być, że na przykład rodzice, dziadkowie posługiwali się przemocą, czy jaki ten świat naprawdę był. To jest też znaczące, że ta dziewczynka, która, jak mogliśmy usłyszeć w tym opowiadaniu, zbiera etykietki zapouczane. W momencie, kiedy wyjeżdża do Częstochowy, jest już nastolatką, która zbiera nekrologii. Tak, tak, też właśnie. To dziecko było osamotnione bardzo, było wrażliwe, morowite, takie trochę neurotyczne na biora. I ona zbiera zapałki, zbiera etykietki z zapałek. Ona ma plastyczne zdolności i to są dla niej takie obrazki tego czasu. Nie wiem, czy pamiętają Państwo te wszystkie etykietki z pszczołami, z fabrykami, na zapałkach, czy to co? Ona mówi na przykład na 30-lecie PRL, różne porady były na zapałkach i te etykietki były takim symbolem czasu PRL-u. Tak, a potem musi się rozstać z wioską, wyjeżdża na studia, chce uczyć z tej wioski tak naprawdę, ale coś musi zabrać z domu. Więc zabiera nekrologii, klepsydry, walizce, czy. Bo to jest dla niej jakby symbol rodziny, pamiątka? Tak, pamiątka i też w nekrologach są zawarte takie daty, czy jakby, nie wiem tego nazwać, a artefakty, czy korzenie. Tam jest taka scena opisana, w której bohaterka wybiera nekrolog dla swojej babci. I w tym nekrologu, nawet w jego graficznych elementach, zapisuje fakty z jej życia. Tak, a ja też to robiłam, bo dobrze spoza powieścią. Miałam profesora z onomastyki na pierwszym roku, który nas zabierał na cmentarze w Częstochowie okolice i uczył nas i mnie, żałuję dzisiaj, zawsze żałuję, że czegoś nie pisałam, czym są takie dokumenty, na jakiej podstawie potem budujemy drzewa genealogiczne. Tylko że w mojej wsi dotykanie nekrologów z niczy było czymś, było przekroczeniem granic, takich rzeczy nie wolno było zbierać. Nie wolno, dlatego ja tam musiałam być ukradkiem, zrywać z płotów te przypięte pięskami czy do murów. To było wykroczenie przeciw tradycji, nie wolno było dotykać takich przedmiotów.
na przykład ubrania bez marki się paliło, zwyczajnie na podwórku czy w piecu. Nie warto było zachowywać takich rzeczy, bo to przynosiło pecha po prostu. Trzeba się było o takich rzeczy. Nie wolno było przekraczać granicy między żywymi a zmarłymi. W tym świecie popołudniach jest bardzo mocno obecna na różnych poziomach taka religijność, w którą bohaterka zostaje wtłoczona. Bo ta religijność zawsze była, bo się żyło do kalendarza religijnego, katolickiego. Natomiast tam, gdzie się wychowała, była taka rzeczywistość pozornie religijna, a tak naprawdę to był świat pogański. Wszystkie tradycje były pogańskie, ze kultury słowiańskiej. Na przykład moja babcia zbierała zioła, suszyła je, te zioła miały odganiać muchy, czy bardzo dużo pamiętam takich tradycji, które zdecydowanie nie były katolickie, tylko pogańskie, które miały mieć takie symboliczne znaczenie. Tym ziołami pamiętam, że się skrapiało chlew, stodoły przeciw złym mocom, duchom, dziewczynkom, dzieciom na nadgarstku, jak się urodziły, się czerwoną smorzeczkę zakładało, bo to miało chronić przed złymi mocami. Do dzisiaj się robi. Tak, to też we Wrocławiu tak jest, ale bardzo dużo było tradycji i pięknych, i też zadziwiających też takich pogańskich, że na przykład ja nie wiem, z czym to jest związane, bo już nie pamiętam, chyba nie pisałam tego w ogółach, że na przykład moje koleżance, chłopcy wystawili w Andrzejki bramę i położyli ją na dachu domu. Nie wiem, co to oznacza, nie pamiętam o te wszystkie tradycje, przeglądanie się w studni, albo takie wiersze. Sowa na dachu chwili, ktoś umrze po chwili. I też dużo takich piosenek, które były piosenkami grozy dla mnie. One były związane z oswajaniem rzeczywistości. Na przykład hej cyganie, gdzie idziesz, na oty, idę do roboty, a po co ci te roboty, na omce, będę miał pieniądze. I ponieważ mój tata przyznaje się do korzeni romskich, ja nie wiem, czy ta piosenka była znana w Polsce, czy tylko w mojej rodzinie, czy Państwo tylko znają te cygana. Ja coś, coś mi przechodzi przez... A po co ci te robota, on za które pieniądze, że będziesz dawał jeść, góry na kulturę żuru. I mi się wydaje też, że w moim domu było dosyć dużo zakamuflowanych tradycji romskich, których ja nie rozumiałam. Od strony ojca, mój tata był spolonizowanym Romem Sinti, jakby w którymś pokoleniu Żydowie byli, ale on zachował tę tradycję. I u mnie w domu to było, czego oczywiście się, kiedy się dorasta, takim domu się tego nie wie. Dopiero później sobie uświadomiłam, że pewne rzeczy mogły się wziąć z tradycji romskiej, grania na liściach. Nie wiem, czy w wielu domach się gra na liściach. Na pan rok. W ogóle taka tradycja, dużo pieśni, muzyki w domu, na wszystkim się grało, na szklankach, a szczególnie na tych liściach, lipy pamiętam, czy pszczelarstwo, czy włóczęgi, że wydaje mi się, że to się wzięło z kultury romskiej, czego sobie nigdy jako dziecko nie uświadomiłam. I tutaj pojawia się nieukrotnie kolejne pytanie, na ile ta Wiola z Kukułów ze stacji to pani? To jest opowieść autobiograficzna, w tym, że ja nie chciałam zawrzeć w tej książce opowieści o moim rodzeństwie, bo oni nie chcieli. Bo właśnie pisanie o... jest takie powiedzenie, pisarz jest rodziny, dla rodziny takie
Snują się opowieści o tajemnicach, jest niebezpieczne, ludzie tego nie lubili. Zawsze po publikacji każdej książki jest: to co ty powiedziałaś, nie mów tego, nie mów to, czego powiedziałaś, że tata produkował ptaki. To było w komunizmie nielegalne. Dlaczego powiedziałaś o tym lekarzu? Czyli zdradziłaś tajemnicę społeczności. Tylko nie wolno mówić, że lekarz polskał dzieci. Dlaczego wymieniłaś jego nazwisko? I tak dalej, więc... Ale lekarz się nie odezwał. Tak, lekarz nie żyje. Myślę, że to była moja powinność wymienić nazwisko. Potem dostawałam listy od innych kobiet, które były dzieci i które sobie to przypominały. Bo to wyparło na przykład. Bo dzieci takie rzeczy wypierają. Pisanie autobiograficzne niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. I naprawdę rodzina nie lubi, gdy się ujawnia takie rzeczy. Rodzina żyjąca. Więc najczęściej pisała w tej książce o zmarłych, nie mogą pisać o rodzeństwie. A po drugie, nie wiem, czy Państwo, którzy założyli, każdy zapamiętuje inaczej. Zawsze miała szansę, że zawsze też po lekturze tej książki Google pisała do mnie: ale to tak nie było, to było inaczej. Ale my wtedy poszłyśmy, albo właśnie coś działo się inaczej, bo każdy inaczej buduje. Każdy inaczej zapamiętuje. A ponieważ ja od początku wiedziałam, że albo będę pisać, albo malować, więc ja jakby ten proces kodowania tamtego świata zaczęłam wcześniej. I byłam przez moją rodzinę wyznaczona jako kronikarka. W takim sensie, że każdy wołał mnie i coś mi opowiadał. Dziadek, który nigdy nikomu nie powiedział o tym, że był w obozie, Lansdorf, bo się bał, bo był wakami, się bał, że go wsadzą do więzienia, do obozu polskiego, bo były polskie obozy. On ukrywał dokumenty, bo był w obozie z brytyjskimi lotnikami, ale mnie wołał. Chciałam coś opowiedzieć, nawet teraz wymienił nazwę obozu. Każdy chciał mi opowiedzieć swoją historię. Ja już wiedziałam jako dziecko, że będę do tego przeznaczona i zapamiętywana. I na przykład ostatnio mam taką historię, że byłam w Nowym Jorku. Miałam wieczór autorski w bibliotece brooklińskiej i spotkałam tą kobietę. I ona nic mi nie powiedziała, ale ja od razu wiedziałam, że ta kobieta ma w sobie jakąś tajemnicę, którą ja mam odkryć. I okazało się, ona mi powiedziała o swoim bracie, synu. I ja tę historię w kolejnej, trzeciej książce opiszę. Przeprowadziłyśmy przez Skype'a 100 rozmów na ten temat. Na temat jej życia, na temat życia jej ojca i jej brata nieżyjącego. Ale uwierzcie Państwo, że wiem, to była intuicja, że ta kobieta chciała mi coś powiedzieć, chciała mi coś przekazać. I o tym właśnie będzie moja trzecia książka. I tak samo Google, czy w stacji, ja po prostu czuję, że historia jest do opisania, że nie wolno jej nie opowiedzieć. W stacjach też jest tak, że kogokolwiek spotyka bohaterka, wszyscy chcą jej coś opowiedzieć. Tak, ona jest jak magnetowo szpulona. Kiedyś były w moich czasach studenckich magnetofony szpulone. I to jest moja cena. Po prostu lubię zbierać historię, kolekcjonować. Jak na przykład stacja opisuje historię pacyny, który jest bezdomny, czy historię więźnia byłego, on się zakochał w Anelce, Anelka go zostawiła, historię częstochowskiej mafii, nie do końca na wąskim materiale bazowała. To jest moja największa pasja, żeby wyłuszczyć ze świata ciekawą historię. I tutaj Państwu teraz opowiem, że ostatnio spotkałam mężczyznę Wielkiej Brytanii przy forcie wojennym nad rzeką, nad Tamizą, gdzie mieszkam. Ja mi mówi, wie Pani,
wzorek, gwóźdź nawet, to podmuli i od razu go rozstrzeliwali. A mnie znalazł taki jeden w piwnicy, bo się tam schowałem za koszykami i klinę i mówi, Raus, wychodź. I Monzela skierował i oprócz jej kieszenie. Znaczy powiedział mu to tak po niemiecku, widocznie ten człowiek rozumiał. I miał w kieszeni ten chłopiec jabłko i scyzorek. I tak wzruszyło do tego Niemca, że to jabłko, że ten scyzorek jest dobierany, że dawał mu żyć i pozwolił mu uciec. Więc taka historia dla mnie jest zawsze ciekawa, że ratuje w ogóle życie taki drobiazg jak jabłko, albo na przykład jakieś spotykam kobietę z Nowego Jorku też, która mi opowiada, że wyszła z gęby tam na wozie ze śmieciami, czy ojciec wyskakuje z pociągu, z bydlęcego wagonu, żeby uratować synka. Czy to są takie historie dla mnie do opisania. Nie mogę przejść obok tych historii obojętnie. To już wiemy teraz, że kolejna książka pani już nie będzie autobiograficzna. Nie, teraz będzie właśnie to będą czasy wojny. To będzie historia ojca i syna. To będzie historia o bohaterstwie, o miłości ojcowskiej. Właśnie o mężczyźnie, który wyskakuje z pociągu, żeby dziecko swoje uratować. Żydowski mężczyzna, hasyc z pochodzenia, wie, że jak nie wyjadę do Treblinki, wie, że jak nie wskoczę, bo jego syn ukrywa się u rodziny paryskiej i strony, jak nie wskoczy i nie zapłaci co miesiąc raty, to syna wydadzą. I on się decyduje przez takie małe, maleńkie, zabrudowane okienko wskoczyć z pociągu, ryzykując życie właśnie. I to będzie ta historia. To jest ta historia tej pani z Nowego Jorku, ponieważ ona nigdy nie mogła się pogodzić z tym, że właśnie z pewnymi rzeczami. Ja nie mogę zdradzać z pewną historią ze swojego życia. I ona szukała kogoś, kto to pisze, żeby jakby jej rodzina, jeszcze raz, nie wiem jak to powiedzieć, odżyło. Scaliło się jakoś? Tak. Pytam o ten autobiografizm i o jego ewentualną kontynuację, bo szczerze mówiąc zastanawiałam się przed naszą rozmową, czy na ile to jest możliwe do kontynuowania, na pewno pod wieloma względami tak, ale ta Viola w Gugułach, ta Viola w Stancjach, myślę, że dlatego jest taką fascynującą postacią, że ona jest nieukształtowana, że ona jest wielką zagadką, wielką tajemnicą dla wszystkich, dla ludzi, z którymi się spotyka, ale przede wszystkim dla czytelników, że my nie wiemy. A już końcówka jest taka, że ona zaczyna nabierać takiej samoświadomości. Mm-hmm. Ona jest śpiącą królewą. Bo ona jest, bo mnie fascynowały kiedyś utwory Angeli Carter, która się pisała i wybudowała opowieści w oparciu o baśnie o braci Grimm. I moja bohaterka jest śpiącą królewną, która jest jakby wycofana z rzeczywistości i ona dopiero się przybudza pod koniec powieści, krzyczy. A nie chcę narzucać interpretacji, nie powiem czym jest ten krzyk różnie zinterpretowany, ale zdecydowanie ta opowieść jest taka baśniowa, trochę oparta też na Dąbrowiczu i Wolnej Księżniczce, Burgundzie. Ta opowieść ma kilka powieści, więc jest prosta historia, pod którą jest dużo treści włożone, to jest dużo zakamuflowanych historii. Ale wyobraziłam sobie, że dziewczynka bezdomna, podróżująca, która wyrywa się z wioski, po prostu chce słuchać ludzi, ich opowieści. Odkryłam taką historię nowego dziennika zachodniego, że na przykład jedna z nas zbrodniarek z Ravensbrück najpierw była uwięziona przez Sowietów, przesiedziała w więzieniu 6 czy 7 lat, do 8. I kiedy wyszła, to ludzie z RFN, którzy byli wtedy u władzy,
byli, którzy byli zaplątani w politykę III Rzeszy, przyznali odszkodowanie w wysokości kilku tysięcy marek. Więc mój dziadek ukrywał całe życie, że był w obozie, a kobieta, która mordowała w wymyślny sposób, która była zbrodniarką, żyła sobie po prostu do końca życia wielkim dorobiciem, bo dostała odszkodowanie od ludzi, którzy wspierali zbrodniarzy wojennych w Rafale. Nie to odkryłam właśnie przeglądając gazety, ale też odkryłam to dzięki jednej z postaci, dzięki siostrze zakonnej, z zakonu serca, słowego, która mi o tej narkotyku powiedziała. I to potem sprawdziłam, bo ja byłam pewna, że to jest prawda, czyli rzeczywiście ta historia jest pisana na dziennika zawodowego. Bo też kiedy piszę, to bardzo dużo przeprowadzam badań. Wszystko sprawdzam, bo nie wiem, czy bo ludzie źle zapamiętują. Na przykład wydaje mi się, że mojemu bohaterowi wydawało się, że skończył z pociągu w 43, a to był 42. Albo najciekawsze jest też to, że ludzie na przykład zapamiętują historię, kiedy byli małymi dziećmi i byli w getcie, to ich pamięć się wycofała. Tam się działy tak brutalne rzeczy, że oni potem na przykład swoje wspomnienia łatają z książek. Opowiadają to, co przeczytali w książkach, bo oni je pamiętają. A przychodzą do nich dziennikarze, trzeba wszystko sprawdzić. Każdy drobiazg. Bo się okazuje, że na przykład pewna kobieta opowiadała mi wspomnienia swojej siostry, nie swoje, bo ona nic nie pamiętała z tych czasów wojennych. Ta historia wojenna, ona się też cały czas w popularnych instancjach przeprawa z tym współczesnym planem. Ona jakoś taką czkawką odbijała, jakby nie pozwalała o sobie zapomnieć. Mimo, że bohaterka bohaterkę poznajemy jako małą dziewczynkę, to ta wojna wciąż jest w jej życiu obecna. Tak jest w naszym życiu, że my ciągle, nawet jeżeli jesteśmy trzecim pokoleniem powojennym czy czwartym, to my bez przerwy to pamiętamy, bo pamięć jest dziedziczna. I na przykład ja znam taką dziewczynkę, która pisała w kółach, miała na imię Stella. I ona była w moim wieku, ale męczyły ją wiące koszmary, że ją gonią Niemcy. I ona budziła się, wybiegała na podwórko i mówiła, że nie do Niemcy, do swojej babci mówiła. Ona nie mogła mieć takiego wspomnienia. Więc ta pamięć jest genetyczna i u ludzi i u zwierząt. Dlatego, że na przykład ja powiem Państwu też taką ciekawostkę. Ja mam psa i mój pies boi się munduru. Nie mógł mieć kontaktu jako szczenie z mundurami, ale coś zapamiętane w pamięci genetycznej zostało, że atakuje policjantów na przykład. Nie mogę wychodzić do miasteczka, bo pies doprowadził do zawału na przykład ochraniarza z muzeum. Wpadł do muzeum i zaczęła atakować człowieka w mundurze i po prostu zostałam pouczeni od policji, że... Ale mój pies wychował się w domu, urodził się z Piłat, u starszych państw, a on nie mógł mieć kontaktu z ludźmi w mundurze. I to jest taka ciekawostka też. A ja na przykład mam taką też historię o sobie, że mnie się wygłosiła, kiedy byłam dzieckiem, taka aleja długa, z dębami. Porośnięta taki żadnami dębem. Ja nie rozumiałam tego snu, dopóki nie sprawdziłam zdjęć z obozu Langsdorff. Bo się okazało, to czego dziadek mi nie opowiadał, że wychodzili na apel z baraków i stawali w takiej alejce porośniętej drzewami z dwóch stron. Ja tego nie mogłam zapamiętać, nie mogłam tego zdjęcia widzieć. Jest dużo takich przykładów, które mogłam opowiadać rana, ale już nie będę Państwa zanudzać. Po prostu są dowodem na to, że my zapamiętujemy dziedziczy. Zresztą Anna Janko, też polska pisarka,
o Wołyniu pisała i też opisywała, że jako dziecko się budziła, że pamiętała rzeczy z przeszłości swojej mamy. Jest taki niemiecki, nie wiem, czy psycholog, czy psycholog, który też o tym właśnie opowiada, że my na przykład zapamiętamy, że jakby zapamiętujemy rzeczy z wielu pokoleń wstecz i nie jesteśmy świadomi tego, dlaczego to zapamiętujemy. Ja chciałam zapytać też o rolę czegoś, co można nazwać jako nostalgię w takim uruchamianiu procesu twórczego. Wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, że te opowieści, które sięga Pani do przeszłości, powstały tak daleko od tego miejsca, o którym traktują. Tak, zgadzam się z tym, bo gdybym nie miała mikrofonu w 2006 roku, nie zdawałabym sobie sprawę, jak świat, jak ten świat moich dziadków jest ważny, ich obyczaje, ich każdy drobiazg, każdy najmniejszy drobiazg, na przykład stołeczek ryczka, znają Państwo takie albo każde słowo, każda pieśń, bo to wszystko znika, więc kiedy wyemigrowałam, ja zrozumiałam, że to należy pisać. Czy lata 90. tego w moich książkach jest tak dużo drobiazgów, ulic. Każda jakby. Ja nie mogę tego pominąć, że jakby ich języków, tego co widziałam. A jak się pisze po polsku, kiedy się jest tak bardzo zanurzonym w tę kulturę, w świat brytyjski? Na początku nie ma z tym problemu, ale ja już po 12 latach widzę, że tracę język. I na przykład ostatnio pisałam esej, w którym było 5 kalk. Redaktorka ma znalazła z języka angielskiego. I wydaje mi się, że po dekadzie przebywania w innej kulturze i w innym języku traci się, nie wiem, jaki ma akcent, czy to słychać, nie wiem, czy słychać, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, ale traci się umiejętność komunikowania. I na przykład ja mam kilka języków, to znaczy tak. Wychowałam się w języku moich dziadków, na przykład mówiło się podejść do okna, albo gdzie jest esencja jako herbata, to była gwara. Wychowałam się w gwarze, jako 7-latka poszłam do szkoły i tam mnie nauczyli języka polskiego. Potem emigrowałam i musiałam się nauczyć języka angielskiego. I kiedy się mieszka na emigracji, to się mówi pogliszem. To znaczy, to jest język, który mówi się i mieści się pogliszem. To jest język między polskim a angielskim. Masz szpadelkę, to jest bilet na metro. Idziesz do surgery, nie mówi, się mówi automatycznie, na każdym kroku mówi się w ten sposób. I była taka śmieszna historia, ja mieszkałam na wyspie, i ja mam teraz starszego syna, który kończył szkołę średnią, high school. I on mi mówi trochę, że mama, ja mam za tydzień prom. I ja myślałam, że on ma prom, że jedzie na dużą, że popłynie prom, ferry. Że popłynie prom. A się okazało, że prom to jest bal studiówkowy. I po prostu ja w ogóle byłam nieprzygotowana, nie kupiłam mu garnituru i tak dalej. Ja nie miałam pojęcia, że prom to jest właśnie studiówka. Byłam przekonana, że on idzie na statek. My pływaliśmy bez przerwy statkiem, prom. Jest, na każdym kroku są takie śmieszne nieporozumienia właśnie w języku, kiedy się funkcjonuje na co dzień, kiedy się używa innych. Na przykład ja pracowałam w restauracji i po prostu podawałam napoje, Coca-Colę i
Coca-Cola to jest kok. Powiedziałam kok. Kok to jest brzydkie słowo, bo to jest męski penis. I powiedziałam po prostu do klienta w ten sposób. A na przykład kiss, bo kiss to klucze w pocałunek. I na przykład powiedziałam do mojego landlorda, czyli osoby, do gospodarza domu, że on chce pocałunek, zamiast klucze. I to się zdarza na każdym kroku w moim życiu, kiedy używam takich słów. Zamiast na przykład plaża, używam słowa suka. Zamiast beach i beach, ja mam niektórych do tej pory, jakby wymienić tych słów, które używam niepoprawnie. I niekiedy były takie sytuacje, że też koledzy odwiedzili mojego syna. I ja właśnie wróciłam się jakoś tak skrajnie wulgarnie, że oni wszyscy zaśmiewali się. Tak jest życie na emigracji. Bo na przykład słowo I can't, nie umiem. To jak się powie can't, to znaczy brzydko py i z dyra. Przepraszam Państwa, jest bardzo dużo takich przykładów. I zabawnych i smutnych też w życiu emigranta. A najtrudniejsza sytuacja to była zdecydowanie przed referendum brexitowym, kiedy spotkaliśmy się z dużą ksenofobią, I ja mam na przykład też rasistowskich sąsiadów w Istanbulu, gdzie mieszkam, którzy nigdy mnie nie zaakceptują. Zaakceptują to, że jestem Polką, że jestem z zewnątrz. Kiedy na przykład w pociągu mówię do córki po polsku, a ktoś się przysiada i to widzę, do innego wymogu, bo jestem Polka. Jakby spotykamy się na emigracji ze wspaniałym przyjęciem, tak jak mówię, Lizzie White, i tak samo z przyjęciem bardzo ksenofobicznym, bardzo niebezpiecznym też. A pisarzowi, pisarce łatwiej jest utrzymać się z twórczości w Wielkiej Brytanii niż w Polsce? Mnie się wydawało, że to jest możliwe po nacji do Bukara, kiedy kilka państw kupiło prawa do wydania książek, do wydania moich książek, że to możliwe, ale to moim zdaniem nie da się żyć z pisania w Wielkiej Brytanii. Nie da się, bo to są nieregularne dochody, a jako emigrantka nie jestem jakby wynajmuję dom i tak dalej. I jednak uważam po tym roku, że z pisania nie da się żyć i mówi o ten temat wielu pisarzy, również brytyjskich. Może właśnie Zadie Smith, czy autorka Harry Pottera, takie już naprawdę gwiazdy, ale nie sądzę, że można funkcjonować tylko i żyć tylko z pisania. A jeszcze chciałam dotknąć takiego gatunku, w którym Pani jeszcze się nie zdążyła publicznie zrealizować, ale wiem, że są takie plany i to nie jest chyba pierwsze podejście, żeby napisać dramat też. Tak, dramat jest moim marzeniem, to jest najtrudniejsza forma, jeden z teatrów na współczesnym... Nie, to może to jest tajemnica. Nie! Zaprosił mnie do konkursu, ja sam piszę teraz dramat, nie wiem, czy mi się uda. To jest pisanie dramatu, żeby napisać dramat, trzeba mieć słuch do dialogów, do tego, jak ludzie mówią. Ale dla mnie to jest trudny temat, ja sobie wybrałam Szarego, czyli Piotra Szczyzy.
czuje się wolno. Bo drama to jest jedna z najtrudniejszych, zdecydowanie najtrudniejszych form dla mnie. Czy Państwo macie jakieś pytania? Bo za chwilę, za moment będziemy kończyć spotkanie, bo 20:30 zaczyna się następna, a chciałabym Państwu jeszcze oddać głos, jeżeli macie jakieś pytania. Czy pisze Pani o angielskich klimatach? Pisałam krótkie artykuły, czy zapiski emigracyjne, czy często podejmuję ten temat wiersza, ale nie jestem gotowa napisać książki o emigracji, bo za mały dystans czasowy do tego, co przeżyłam i widziałam. Natomiast brytyjskim czytelnikom bardzo na tym zależy, zawsze mi pytają, a kiedy będzie wreszcie książka o naszym kraju, czy naszym. Czasami też pytałam, dlaczego nie pisze Pan Bielsku, no, ale ja wyemigrowałam jako 35-latka, natomiast nie byłabym w stanie pisać po angielsku. Kosiński na przykład pisał po angielsku, ale on opłacał albo wykorzystywał kobiety do tego, z którymi był, ale płacił za pisanie po angielsku. Ja jednak się nie zdecyduję na pisanie po angielsku, a pewnie książkę o emigracji kiedyś napiszę, ale nie jestem gotowa. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę. Czy feministkie pochodzenie odbierała Pani w rozwój życiu jako jakieś obciążenie? Czy musiała się Pani mieszkać z kompleksem prowincji? Tak, mam takie momenty, kiedy wyjechałam na studia z wioski do Częstochowy i odstawałam bardzo od rówieśników stylem, ubiorem. Nie umiałam skorzystać z telefonu, pamiętam, na dworcu prosiła mnie wtedy już policjanta. Były takie momenty, ale mi się wydaje, że to nie były kompleksy, że to było coś innego, poczucie odstawania od reszty. To też było związane z, jeżeli to jest historia z życia wzięta, z tym, że o ile mogła Pani dyskutować o książkach z rówieśnikami i ze studentami, to o filmach już niekoniecznie. Tak, bo my nie mieliśmy, ja nie byłam na telewizji w ogóle, jako dziecko do sąsiadów chodziliśmy na ten serial o Izaurze. Przyrzekam, naprawdę przyrzekam, że ja może jakąś 15-latka widziałam w życiu na filmy takie dłuższe, bo mieliśmy zresztą telewizor Lubi. I mnie ukształtował zupełnie inny świat niż rówieśników. I starsze osoby mnie pokochały, dziadek i babcia. Ja zupełnie nie byłam jakby odklejona do tego świata, w którym nagle się znalazłam. Nie. Dziwnie się czułam. No bo właśnie nie było MTV, nie rozpoznałam filmów piosenek. Mieliśmy tylko adapter. Mój tata na adapterze bezpośrednio słuchał piosenek Elvisa Presleya i Więzienny Balad, Czarny Chleb, Czarny Kawał i tak dalej. Więc no to było zabawne. Ale naprawdę nie odbierałam tego jako kompleks. Ale też mi to zostało do tej pory, bo ja opisuję ludzi z najniższych warstw społecznych i mnie w ogóle interesują ludzie z najniższych warstw społecznych. Kiedy idę na przyjęcie elit brytyjskich, myślę po prostu tam zwyczajnie nudzę. A lepiej się czuję wśród robotników, włóczeń, wśród... W moim życiu to tak wyglądało, że na przykład pracowałam rano w restauracji, w Ostwudzie, a wieczorem jako pisarka jechałam na przyjęcie do adwokatów. Tak mi się życie ułożyło, że między różnymi klasami społecznymi funkcjonowałam, ale zdecydowanie lepiej się czuję w najniższych klasach społecznych. Mnie interesują włóczęcy, bezdomni, różni. W Głogułach też przypomniałam sobie taką scenę, kiedy bohaterka z
chłopaka, z którym tańczyła. Syna lekarki. Tak, tak, syna lekarki, z którym tańczyła na kilku dyskotekach i on udaje, że jej nie widzi. Tak. To jest taki chyba najgłośniejszy. Tak, bo nawet w PRL-u było pociąg na sądę, więc syn lekarki mógł się znajdować jakąś córką, z najniższej warstwy, proszę jeszcze, być może córką na przykład cyganów, tak. Te różnice końcowe też staram się pokazać w kuchni. No i zresztą w drugiej powieści, w stacjach, to ona, ta dziewczyna zdecydowanie przebywa wśród ludzi z najniższych klas społecznych. Tam są byli więźniowie, Rosjanie, Ukraińcy i tak dalej. No też sytuacja, w której się znalazła, ją oddziela od innych, o której tej sytuacji zresztą rówieśnicy i pewnie koledzy ze studiów nie wiedzą, że ona po prostu nie ma się gdzie podziać. Tak, tak. No. W tej Częstochowie, która nie jest pewnie najdroższym z polskich miast, jeśli chodzi o wynajem stacji właśnie tytułowej, to ona mimo tego, kiedy się dowiaduje, że nie dostała rodzinnika, po prostu nie ma się gdzie podziać. Tak. Trzymać też. Mhm. Proszę powiedzieć, czy pani się tak naprawdę dobrze czuje tam, będąc na tej wyspie White? Czy tęskni pani bardzo za krajem? Czy jest pani rozdarta między Polską a Wielką Brytanią? Teraz po 12 latach, na początku. Pierwsze lata były straszne, bo rzeczywiście tęskniłam i nie mogłam się z tamtym światem oswoić. Zresztą już nie wiem, sprawy tylko pod Londynem, a teraz już tak wsiąkłam mentalnie w Wielką Brytanię, że gdybym wróciła do Polski, mogłabym przeżywać ponownie nową emigrację. Musiałabym się przyzwyczaić do życia w Polsce. Na nowo. Bo sobie nie uświadomiam, bo inaczej myślę. Inaczej myślę w inny sposób. Niż. Natomiast emigracja zawsze jest trudna. Ostatnio spotkałam się z taką reporterką Winnicką. I ona taką tezę stawia, że zawsze jest więcej strat. Dla pierwszego pokolenia emigrantów traci się przyjaciół, traci się rodzinę. Ja zyskałam. Ja myślę, że jednak taki dystans do Polski, do Wielkiej Brytanii, do wszystkiego. Ja myślę, że ja nie byłabym na przykład w globalnej agencji literackiej, gdybym nie wyjechała. Nie byłabym nominowana do Bukarendy, nie miałabym książek w tym kraju, gdybym nie emigrowała. Natomiast że kontakty rodzinne i dawne przyjaźnie absolutnie się zatraciły i odczuwam pewien rodzaj samotności na emigracji. Ja jako pierwsze pokolenie, bo już pokolenie mam dzieci, nie. Ale jest to zdecydowanie trudne być emigrantką. Na przykład, jeszcze tylko ostatnio, jako potem już na koniec, że wczoraj leciałam do Stansted, a ponieważ obserwowałam świadkiem ataku terrorystycznego i w nocy coś się działo na lotnisku, przyjechała policja z Essex i były psy, w sensie psy, które szukały narkotyków i bomby, i były zatory w korytarzach na lotnisku i było widać, że coś się szykuje, więc ja to odbieram już z takim napięciem właśnie przez to, że tam żyję, przez to, że byłam świadkiem ataku terrorystycznego, czy kiedy jadę pociągiem, to kiedy widzę porzuconą torbę, przede mną w przedziale, to reaguje bardzo nerwowo. Więc. Ale też dzięki emigracji miałam kontakt z wieloma kulturami, z Chinami, z kulturą muzułmańską. To mi bardzo dużo daje. To bardzo otwiera oczy na świat na ludzi. Czy jeszcze jakieś pytania? No dobrze, to dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy.